Wait. Something's wrong. What is it? What's wrong, Chief? You don't hear that? No właśnie, nie słyszycie mnie? Tu znowu Zaratów dorwał się do mikrofonu. Witam serdecznie i zapraszam do kolejnego programu z cyklu PS3 Side TV. W dzisiejszym programie będziemy sobie testować grę White Knight Chronicles International Edition, która całkiem niedawno miała premierę w Stanach Zjednoczonych. Jako że jest to wersja International, to ja myślę, że miała premierę wszędzie na całym świecie. Na początku gra w 2008 roku, w grudniu 25, ukazała się w Japonii. Tyle czasu niestety musiała czekać na angielską wersję. Myślę, że jest to związane z nadchodzącą premierą Final Fantasy XIII. Moja tutaj mała wideo recenzja ma na celu zaprezentowanie Wam gry i nie wiem, przekonanie Was do jej kupna, czy odradzenie jej kupna i wstrzymanie się do marca na kolejnego JRPG o wiele chyba większej klasie. Na początku gry zmierzymy się z Sylvanem Savage Troll, czyli takim małym trolikiem, który sobie tutaj buja i który próbuje dorwać się do wina, które transportujemy. Gra oczywiście nakłania do picia alkoholu, tak więc powinna w ogóle być spanowana w całej Europie. Komisja Europejska powinna nadać jej wielkiego czerwonego bana. Rozgrywka w grze oczywiście przypomina action RPG z naciskiem na MMO. Mamy takie sympatyczne kółeczko, które się zapełnia i które jak się napełni, to możemy odpalić odpowiedni atak, który mamy na samym dole. Lista ataków oczywiście sami edytujemy. Za pomocą zebranego doświadczenia możemy dodawać nowe ataki, levelować postacie i ogólnie możemy ustawić parę różnych tych paseczków z różnymi atakami. Mamy dostęp do różnych broni, tak więc każda broń również ma inne paseczki. Mamy ogólnie 4 kolesi maksymalnie w drużynie. Ja teraz mogę walczyć trzecim, trójką, czwarty oczywiście prowadzi wóz z winem. Ja jestem odpowiedzialny za Kyo, tego miłego, sympatycznego chłopczyka w zielonym kubraczku. To mój awatar. To takie ukłony dla Jamesa Cameruna. Na samym początku gry mamy opcję stworzenia własnego awatara, który niestety jest spartolony, gdyż on nie ma ani trochę wpływu na fabułę, ani na rozwój wydarzeń w grze. Tak naprawdę nie ma w ogóle z nim jakiejkolwiek interakcji, tak więc nie ma w ogóle potrzeby, by go mieć, bo cały czas śledzimy przygody Leonarda, który jest jednym z naszych kompanów teraz. On właśnie znajduje zbroję Białego Rycerza i to nim będziemy się mogli przemieniać w tego Białego Rycerza. Tak więc nie wiem, po co tego awatara wrzucono, niby fajna opcja, bardziej może do wykonywania subquestów do trybu multiplayer, o którym za chwilę opowiem. Wracając jednak do tego systemu walki. Po pierwsze, na jego największą wadą jest to, że przeciwnik, nawet puszczając atak o krótkim zasięgu, zawsze mnie dosięgnie. Powiedzmy, że on tutaj sobie stoi i rzuca zwykły krótki o zasięgu atak, a ja odbiegnę na 50 metrów. I tak mnie on trafi. Jeżeli ja będę chciał spróbować zrobić to samo, niestety to nie wypali. Ja muszę stać blisko niego, żeby móc go zaatakować. Na szczęście to początek gry mniej więcej, to ja sobie poradziłem spokojnie z tym trolem. Wracam do swojej świętej krówki Milki i do mojego uszatego przyjaciela, który wiezie wino. Tu jestem szefem, Master Chiefem dla niego, tak więc nasze relacje układają się całkiem fajnie. Gra oferuje możliwość połączenia się przez GeoNet i zagrania subquestów w trybie multiplayer, w trybie co-op. Sam główny wątek fabularny, który zajmuje około 25 godzin, musimy rozegrać sami. Oczywiście nasz komputerowi kompanii nam pomagają walczyć wszelkiego rodzaju ciężkie i trudne do pokonania krasnale, jak ten tutaj na ekranie. Nie wiem dlaczego ja go atakuję razem z swoją drużyną, ale widocznie jest on złym duszkiem w tym świecie pięknym. A jako że świat jest pełen przemocy, to musimy pozbyć się tej przemocy i tak atakujemy duszków. Ogólnie atakujemy wszystko, co mamy w polu widzenia. Ładujemy oczywiście standardowo paseczek, mamy różnego rodzaju krasnale, pszczółki i innego rodzaju potwory, jak to w takich japońskich sympatycznych JRPG-ach. I po prostu z każdym zbieramy experience i levelujemy postać, jak to zazwyczaj bywa w takich grach, więc tu nie ma żadnych innowacji ani nic nowego. Możemy oczywiście w dowolnym momencie zmieniać postać naszej drużyny. Możemy zagrać tą małą sympatyczną Julię, która może leczyć nie przeciwników, tylko nas. Możemy zagrać Leonardem, który jest właśnie głównym bohaterem. Ja tutaj zaraz znajdę po pokonaniu tej pszczółki skrzynię, która też jest wielką innowacją w takich grach, bo w skrzynie zazwyczaj w grach JRPG się nie pojawiają, jak wszyscy wiemy, i to jest nowość. Generalnie nie ma w tej grze nic, co by wzbudziło mój zachwyt czy podziw. Na pewno jeżeli pod kątem graficznym popatrzę sobie teraz na to niebo, to zrobię wielkie wow, bo jest parę widoczków w grze, które naprawdę powodują szczękopad. Mogą się podobać, ale generalnie gra prezentuje się słabo.
voice acting jest okej. Okay. Wprawdzie nie powala, ja wam później dam małą dawkę, demonstrację tego voice actingu. Dialogi są okej, okay, natomiast lip sync kompletnie się. Jeżeli chodzi o grafikę, wracając do niej, to miasta wyglądają słabo. Tutaj jedynie co ratuje tak naprawdę tę miejscówkę, to barwa, paleta kolorów i właśnie cieniowanie przez to, że jest to zachód słońca. Ja teraz będę dobiegał do zamku, ale przed tym jeszcze wam pokażę save pointa. Najpierw jeszcze wróćmy do mojej krówki, która jest atakowana perfidnie przez jakiegoś krasnala i ona sobie nie może z nim poradzić. Ona jest taka sympatyczna. To jest największy chyba plus tej gry. Design tej krowy, tej Milki, mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. Szkoda, że zaraz ją zostawimy ku sobie. Tak więc nasz Kyo Avatar, jak widzicie, on jest mało mówny, on nic nie mówi. Niestety, moim zdaniem, duża wada gry. Level 5 stoi za tą grą, o tym oczywiście nie wspomniałem do tej pory. Oni na swoim koncie mieli parę gier. Zrobili Dark Cloud na PS2, zrobili na PS2 jeszcze Rogue Galaxy, oczywiście odpowiednio sequela do tych gier. Stoją za bardzo, bardzo dobrą grą Joanna Dark ogólnie na PSP. Bardzo serdecznie polecam grę, jeżeli nie mieliście okazji się jeszcze z nią zapoznać. No i stoją oczywiście za serią Professor Layton na Nintendo DS. Teraz doszedłem właśnie do tego sławnego save pointu. Tutaj mogę zasejwować grę, mogę zobaczyć swoje itemy, mogę się wyleczyć i mogę naprawić swój ekwipunek. Tak więc jest to takie dosyć fajne miejsce, gdzie możemy zrobić te rzeczy, które pomogą nam kontynuować dalszą wyprawę. Jak widzicie, loadingi wcale nie są takie długie i upierdliwe, wprawdzie niektóre trwają dłużej, niektóre krócej, jak to zazwyczaj bywa. Gra wymaga obowiązkową instalację, chyba, nie chcę kłamać, ale chyba 2,5 giga. Tak więc jeżeli macie mało miejsca na dysku, najpierw zwolnijcie go, jeżeli zdecydujecie się zainwestować w tą grę. Teraz może zaprezentujemy wam troszeczkę voice acting i wrócimy na koniec do ogólnego zakończenia i wystawienia oceny tej grze. Tak więc zapraszam do zaznajomienia się z grą. Are you tired? We're almost there, buddy. Okej, okay, myślę, że to wystarczy. Jeszcze fabularnie wracając, gra dzieje się w świecie Balandor, ja przepraszam za to, i główną postacią jest oczywiście nasz główny bohater Leonard, a nie mój awatar Kyo. Co chodzimy, dostarczamy to wino na imprezę, bo jest tam księżniczka, która dochodzi swych lat. Mi się wydaje, że to jest związane z jej pierwszą miesiączką, mogę się mylić, czy może piersi jej troszeczkę urosły. Tak czy inaczej, oczywiście ta impreza zostaje zaatakowana przez jakieś złe moce i naszym zadaniem my szybko oczywiście skakujemy i ratujemy księżniczkę. W międzyczasie znajdujemy tak naprawdę jakąś tajemniczą technologię i mamy moc stawania się białym rycerzem, tak więc to są nasze kroniki. I ta przemiana jest możliwa, jeżeli naładujemy odpowiednio pasek, a wtedy możemy wybrać najpotężniejszy czar. Oczywiście ta walka później białym rycerzem jest niewyważona, bo czasem przeciwniku możemy jednym szlagiem, czy szlagiem się mówi tak, załatwić, a czasem potrzebują trochę więcej. Tutaj po raz kolejny mała dawka voice actingu, którego niestety nie słyszycie, bo ja was zagłuszam. Ja grę osobiście nie polecam, ja ją odradzam. Jeżeli naprawdę jesteście spragnieni jakiegoś fajnego JRPG-a na konsolę PlayStation 3, to poczekajcie na Finala. Final już jest za rogiem. Jeszcze wychodzi Resonance of Fate, może to okaże się lepsze. White Knight Chronicles nie spełnia oczekiwań, gra nie wykorzystuje mocy PlayStation 3. Jest słaba graficznie, gameplayowo bardzo, bardzo szybko się nudzi i komponent multiplayer wcale nie powala. Jest zrobiony fajnie i fajnym jest dodatkiem do misji pobocznych, ale to było na tyle. Odradzam serdecznie tę grę. Wstrzymajcie się do Finala. Nie wystawiam jej oceny, ale odradzam. Nie bawiłem się przy niej fajnie i nie polecam. Ja myślę, że to było na tyle. Oczywiście zapraszam do komentowania. Dziękuję za uwagę. Zaraz z tej strony. What's wrong with one quick peek? Oh dear, Miss Yuli, Chief. Oh, what am I, luggage?